Dzień dobry, witamy was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu ZVZ i Katarzyna Czajka, Komuniarczuk, Paweł Opydo, zostawcie lajka, subskrybujcie nasz podcast, napiszcie komentarz na Spotify, dajcie ocenę na Apple Podcasts, cokolwiek, zróbcie cokolwiek, ale wracamy do was z Bydgoszczy. Byliśmy w Bydgoszczu, tak, to prawda. Tak, byliśmy w Bydgoszczu, fantastyczne miejsce, na Bykonie, fantastyczne wydarzenie. Po raz kolejny pogoda nie dopisała. Jak byliśmy rok temu na Bykonie, to był to taki termin, że już zaczynało padać, bo się kończyło lato, tak? A teraz był taki termin, że jeszcze nie przestało padać. Więc pechowo ten Bykon wypada, za każdym razem jesteśmy mokrzy, jak tam jesteśmy. No ale jakby ogrzaliście nas miłością swoją i spotkanie z wami było oczywiście jak zawsze sympatyczne i wspaniałe, z tymi osobami, które były oczywiście. Zwłaszcza, że są osoby, które są tu z nami teraz na żywo na naszym Discordzie w ramach naszych nagrań, które witamy serdecznie. I oczywiście po raz kolejny, jak zawsze, standardowo w tym momencie dziękujemy osobom z naszego najwyższego progu i są to w tym tygodniu Krzysztof Oniśk, Studio Tatuażu Dziarczyńcy z Poznania, Rainbow Unicorn, Aneta Pietrowaj-Solińska i Weronika z podcastu Mało Powiedziane. Nie wiem, czy widzisz, Kasiu, ale tutaj zaszalałem. Opowiedziałem to w losowej kolejności, a nie w takiej, jak dołączały te osoby. Ja miałam takie poczucie, że to już tylko Krzysztof chaos został, bo zwykle był ostatni. I miałam takie, ojej, wszyscy się wycofali, a ty po prostu zamieszałeś tu. Tak, tak, ja zwariowałem tutaj kompletnie, za jakieś szaleństwo. No, więc super, że te osoby są. I jeżeli chcecie dołączyć do tej naszej ekipy i do naszego wspaniałego Discorda, gdzie dzieją się rzeczy niesamowite, w sensie autentycznie, myśmy już na tym etapie puścili ręce z kierownicy. Jakby po pierwsze, nikt z nas nie ma prawa jazdy, więc to i tak nic nie dawało. Po drugie, doszliśmy do tego momentu, kiedy nasza społeczność jest do pewnego stopnia samodzielna, tak? I my możemy ich zostawić i będzie super, tak? I oni się będą tam kumać. I mamy kilka rzeczy zaplanowanych, które to ułatwią, tak? Więc tak bardzo, bardzo szybko. Już niedługo planuję wprowadzić rolę na Discorda, tak więc będziecie mogli zostać rolnikami i pracować w polu na naszą rzecz, tak? My będziemy jakby, wiadomo, szlachtą, więc tak to działa. Ale będą też tak naprawdę role takie, że na przykład, tak sobie pomyślałem, że może być na przykład rola reality show. To nie oznacza, że wy jesteście reality show, to znaczy, że jesteście zainteresowani reality show, więc możecie być na przykład zaznaczani i powiadomieni o nowych wątkach na temat reality show, albo o spotkaniach na temat reality show, albo na przykład może być ranga czy grupa złe książki, na przykład taka, nawiązująca może troszeczkę do czegoś, czego nie ma już, ale na przykład pozwalająca poinformować o nowych wątkach, czy spotkaniach, czy dyskusjach osoby, które lubią czytać o tym, jak inni czytają złe książki. O tym, jak inni robią rzeczy z ludźmi, z kośćmi policzkowymi, wydatnymi, czy coś tam. Więc mamy plan na to, żeby stworzyć kilka takich grup i dzięki temu łatwiej się komunikować ze sobą, zbierać na różne wydarzenia i tak dalej, i tak dalej. I myślę, że to będzie super. Pamiętajcie, że mamy kalendarz na Discordzie i tam na bieżąco wrzucam różne rzeczy, które się dzieją. Czasem tych wydarzeń jest mniej, ale czasem jest ich więcej, więc tak. Ostatnio było w ogóle, Kasiu, wydarzenie wokół Love is Blind nasze, które też wydaje mi się, że warto podsumować, wokół zakończenia 6. sezonu. Tak, no to było naprawdę super wydarzenie, dlatego że nam to przyszło do głowy, kiedy zorientowaliśmy się, że rzeczywiście uczestnicy naszego Discorda bardzo żywo oglądają Love is Blind i mają mnóstwo opinii, to był przez pewien czas najpopularniejszy wątek na naszym Discordzie. I kiedy zebraliśmy się wszyscy trochę tak, jak wiesz, jak ci uczestnicy Love is Blind na reunion, tak? Żeby podsumować nasze emocje i nasze odczucia, to wydaje mi się, że wyszło nam coś bardzo ciekawego, bo z jednej strony było to takie, wiecie, jak ploteczki o wspólnych znajomych, którzy robili dziwne rzeczy, a z drugiej strony wydaje mi się, mieliśmy fajny sposób na to, żeby się pochylić, jak niektóre postaci, niektóre wątki zostały odebrane na przestrzeni trwania tego programu i mogliśmy się do tego ustosunkować. I poza tym strasznie się fajnie rozmawia tak naprawdę o reality show, bo one trochę po to są, żebyśmy mieli wspólnych znajomych, którzy po prostu nie potrafią w związki, żebyśmy mogli o nich plotkować. Wyszło naprawdę fajnie, wyszło też, wydaje mi się, coś, co bardzo chcieliśmy. To znaczy, że nie tylko ja i Paweł mówiliśmy, ale po prostu to był taki miły, popołudniowy spęd ludzi, którzy widzieli jakieś reality show i chcieliby o tym pogadać. Może nie macie wokół siebie ludzi, którzy na przykład obejrzeli to samo reality show, co wy? To my służymy jako miejsce, gdzie można pogadać, można się podzielić obserwacjami. I naprawdę było bardzo ciekawie, było bardzo miło przede wszystkim.
I ja się poczułam po prostu, jakbym była na jakiejś imprezie, gdzie wszyscy widzieliśmy to samo i w końcu można rozmawiać ze szczegółami, ze spoilerami, ze swoimi przemyśleniami i przeczuciami. Tak, wydaje mi się, że to jest taki nasz kolejny cel, czyli to, żeby poza tym, że nasi rolnicy, tak? Nasze chłopstwo, żeby się zbierało tutaj i rozmawiało ze sobą na kanałach tekstowych, no to żebyście też mieli taką swobodę, że możecie na przykład się kiedyś umówić po prostu na ploteczki na głosowym i wbić tam, tak? Bez naszego udziału, bez naszego zachęcania. I to się zaczyna dziać, no bo były spotkania dziergeniowe, może będą jakieś inne, ale też fajne jest to, że udało nam się znaleźć taki rodzaj wydarzenia, mowa o tej dyskusji wokół Love is Blind, którym nasza rola jako prowadzących była mniejsza, tak? Bo na przykład przy okazji Hamiltona, no to było tak, że no ponieważ Kasia robiła wstęp do każdego utworu i tak dalej, to siłą rzeczy Kasia trochę przejęła taką rolę wodzireja i to była naturalna dynamika i mam wrażenie, że przy pierwszym Hamilton Party jakby naturalnie my wchodziliśmy ze sobą w rozmowę, tak? No bo tak mamy, tak? Jak słyszę, że Kasia kończy mówić, to automatycznie chcę odpowiedzieć, bo nagrywamy podcast, tak? A przy drugim już to jakby starałem się aktywnie powstrzymywać przed mówieniem, skoro Kasia mówiła dużo, tak żeby dać miejsce innym ludziom i wydaje mi się, że to wyszło już lepiej, a Love is Blind to już w ogóle, to nie miało takiej dynamiki, tam nie było nikogo, kto prowadził, ani wprowadzał jakiś tam kontekst historyczny czy tło, tylko po prostu wszyscy przyszli z tą samą wiedzą, bo jakby sprowadzała się ona do obejrzenia jednego sezonu programu, tak? I wyszło to bardzo fajnie. Tak. Jeżeli macie pomysły w ogóle na jakiekolwiek wydarzenia tego typu, czy nie tego typu na naszym Discordzie, piszcie, my wam to zrobimy, dodamy do kalendarza, damy wam możliwość uczestniczenia w nich i tak dalej, i tak dalej. Od tego ten Discord jest i jest fantastyczny, wspaniały, społeczność się zbiera coraz większa i coraz bardziej taka zgrana i bardzo nam się to podoba. No dobrze, to już porozmawialiśmy o tym, jacy jesteśmy fajni, to chyba czas przejść, mój drogi Pawle, do tematu dzisiejszego odcinka, właśnie tematów, bo ty nosisz tematy w sobie od tak dawna, że dzisiaj ja proponuję, ty zacznij i powiedz to, co chcesz mi powiedzieć już od tak dawna, że już prawie nie pamiętam odkąd. Wiesz co, no właśnie ja się trochę boję, że to jest ten taki moment, kiedy my tak długo mówimy o tym, że miałem coś powiedzieć i nie powiedziałem, że... Że jak powiesz, to już będzie mało interesujące. No właśnie, że ja się boję, że to nie jest aż tak interesujące, jak się wydaje, nie? To miał być właściwie ten taki jeden z off-topów. Bo ostatnio wpadłem na to, że piłka nożna, na której się kompletnie nie znam i nie wiem o niej nic, ale wiem jedno, wiem, że przynosi duże pieniądze. Wiem też drugą rzecz tak naprawdę, więc wiem właściwie już dwie rzeczy o piłce nożnej. Ta druga rzecz jest taka, że piłka właściwie nie zmienia swoich zasad ani generalnej koncepcji w ciągu lat, tak? Są tam wprowadzane jakieś takie drobne zmiany w rodzaju tego, że nie wiem, tam są sędziowie teraz, którzy patrzą na jakieś kamery i mogą sprawdzić, czy coś się zdarzyło, czy nie, a kiedyś to nie było praktykowane, więc po prostu sędzia jak źle zobaczył, to źle zobaczył i koniec. Ale to są jakieś takie drobne patche, tak? I wydaje mi się, że to jest coś takiego z jakiejś zamierzchłej epoki, tak szczerze mówiąc. Więc mam pomysł. I mam nadzieję, że słucha tego ktoś z FIFA i że będziemy w stanie to wprowadzić, wiesz? I to jest pomysł, który nazywam piłka nożna 2.0. Okej? Okay? Mhm. I generalnie to polega na tym, że inspirujesz się grami wideo i grami usługami. I teraz tak. Po pierwsze, co kwartał musi być nowy sezon. Okej? Okay? Co kwartał? Tak, co kwartał. I każdy zawodnik w każdej drużynie, jak zaczyna się nowy sezon, to ma na sobie tylko krótkie spodenki i nic więcej. Tak? Ale potem może kupić skiny. I może kupić skiny i może też progresować swój pasek sezonowy, co jakiś czas odblokowywać albo jakąś specjalną walutę, albo jakąś śmieszną rzecz. I na przykład zawodnicy mają zakaz, nie wiem, machania rękami, czy robienia jakichkolwiek takich, wiesz, tych gestów takich, które robią, jak coś tam wbiją albo nie wbiją, muszą po prostu być, wiesz, kamień na twarz. Ale mogą kupić emotki po jakimś czasie. Aha. I wiesz, kupują emotki, nagle odblokowujesz emotkę tego takiego, że zrobisz ten taki frizz na kolanach, nie? I masz crossovery na przykład, tak? Masz nagle całą drużynę, która kupuje tam, nie wiem, z Gwiezdnych Wojen na przykład skiny, tak? I nagle oni grają w strojach Dartha Vadera albo w czymś tam. I wiesz, progresujesz ten pasek, na bazie jakichś, nie wiem, goli dostajesz i tam czasu biegania czy czegoś dostajesz punkty, no i blokowujesz po prostu kolejne rzeczy. I no i to sprawia, że to jest bardziej ekscytujące. Druga rzecz, która jest jakby drugą nogą tego, jest to,
że w każdym sezonie musi być jakaś taka sezonowa, nietypowa rzecz, jakaś zmiana, która się dzieje. I tutaj wydaje mi się, że dobrą inspiracją byłby Fortnite, tak? No bo Fortnite, wiesz, co sezon zmienia się coś na mapie. I na przykład wyobraź sobie, że masz tą boisko, które jest normalnie nudne, powiedzmy sobie szczerze, to jest jakby prostokąt strawy. I to nie jest nawet marihuana, więc to już w ogóle słabo. Jakbyśmy mieli prostokąt strawy, która chociaż byłaby taka do palenia, no to okej. Okay. Ale tutaj nie. Więc pomysł jest taki, że na przykład, wiesz, nic tego nicowego, na środku jest na przykład jezioro lawy. Okej? Okay? I jest tam jakiś przeciwnik do pokonania, tak? Na przykład, nie wiem, mogą ściągnąć jakichś bokserów, czy, nie wiem, wielkiego robota postawić, albo, no, tor przeszkód, albo coś takiego. I zawodnicy muszą zdecydować, bo na przykład za zrobienie tej rzeczy, tego toru przeszkód, czy coś takiego, dostają jakieś dodatkowe punkty, tak? No, ale muszą wtedy odwrócić trochę uwagę od gry. No bo ktoś robi ten tor przeszkód, nie? Wiesz, jak Polacy mają wbijać gole, jak Lewandowski właśnie się tam, kurwa, wspina na słup jakiś, nie? Z którego ma zamiar skoczyć do czegoś tam, nie? Przez płonący okrąg, czy coś takiego. Ale z drugiej strony możesz też podejmować decyzje taktyczne na bieżąco, czyli okej, okay, widzimy, że oni mają za dobrą defensywę, musimy zdobyć punkt w jeziorze lawy na przykład, nie? I to też oczywiście jest potencjał na różnego typu crossovery. I teraz po raz kolejny mamy skojarzenia z Fortnite'em, tak? Gdzie właściwie co sezon jest coś związanego z jakimś konkretną rzeczą, tak? Czyli mamy, nie wiem, Gwiezdne Wojny nagle, albo mamy nagle Marvela albo coś takiego. No i tu jest, oczywiście wchodzi współpraca z markami, więc to oczywiście jest od razu, wiesz, masz naturalną reklamę, masz markę, która ci za to zapłaci, albo ty zapłacisz im i tak dalej, nie? Więc no wydaje mi się, że to jest fantastyczne. Zwłaszcza, mówię, jeżeli zainspirujemy się Fortnite'em, no to możemy czerpać i czerpać, tak? Bo na przykład ostatnio Fortnite wprowadził zupełnie nową grę właściwie, która nazywa się Fortnite Lego. Więc teraz wyobraź sobie, że mamy piłka nożna Lego i wszyscy zawodnicy są przybrani za te minifigi z Lego. Ale wiesz, one mają takie wielkie głowy i krótkie nogi, więc to będzie super dziwne wtedy, nie? I super takie, no myślę, że to będzie zabawne, bo musieli zupełnie inaczej grać, nie? Piłka, no nie wiem, czy byłaby sześcienna, bo to chyba nie miałoby sensu, ale no. Wyobrażam też sobie, że na przykład takie masz jednorazowe wydarzenia, jak w rodzaju, wiesz, event, święta, tak? I masz do zdobycia strój Świętego Mikołaja. I no, wiesz, masz takiego Lewandowskiego, który myślisz sobie, ale bym postrzelał jako ten, Święty Mikołaj, nie? Więc on tam, wiesz, progresuje, ale oczywiście to jest event świąteczny, więc całe boisko jest w śniegu, nie? I to jeszcze tak, wiesz, że przywożą ten śnieg, więc masz metr śniegu. Normalnie to, nie wiem, czy się odśnieża, czy coś tam nagrzewa, to generalnie nie grają na śniegu, tak? Ale tutaj nie, chuj, po prostu wyłączają to, nie wiem, tam grzanie, czy coś tam i wysypują metr śniegu. I masz tego Lewandowskiego stroju Mikołaja, który przez te zaspy musi się przepychać, tak? Ale możesz kupić paletki też, albo coś tam, tak? Ale w ogóle zacznijmy od tego, że cały mecz zaczynałby się od tego, że zawodnicy byliby spuszczani z autobusu na boisko. Ze spadochronami oczywiście, tak? No i muszą się ustawić, tak? Jeżeli ktoś, wiesz, lecisz, jak w Fortnite, tak? Lecisz i musisz odpalić spadochron w jakimś tam momencie, no ale im później, tym szybciej wylądujesz, tak? I możesz zacząć grać. Więc jeżeli taki Lewandowski zaryzykuje na przykład, no to jest szansa, że wyląduje pierwszy i od razu strzeli gola, bo nikogo nie będzie innego, nie? Więc to od razu są emocje, tak? Bo możesz też otworzyć spadochron za późno, nie? I wtedy grają z jednym zawodnikiem mniej siłą rzeczy, tak? Bo nie żyje na przykład. Co... No jest pewnym problemem w tym systemie, ale jakby myślę, że dałoby się jakoś z tym przejść dalej, jakby wiadomo, że kapitalizm jest kapitalizmem. Przepraszam bardzo, musi mieć ofiary jakieś. Jeżeli chcemy zarobić pieniądze, ktoś musi mieć gorzej pod górkę i tak dalej, no. Więc mam tu całą masę pomysłów i... Kurczę, no myślę, że to jest rzecz, która przyniosłaby dużą kasę i na pewno wtchnęłaby jakąś świeżość w to wszystko, w to, co się dzieje, nie? Nie wiem, co uważasz. Jestem onieśmielona skalą tego pomysłu. Uważam, że zupełnie na poważnie mówiąc, to udało ci się złapać coś, co wydaje mi się, że jest dosyć ciekawe. To znaczy, że mamy coraz więcej sportów, ale niekoniecznie gier. To znaczy, mam wrażenie, że to, o czym mówisz, przypomina coś, co ja na przykład uwielbiam oglądać, tak? Czyli takie reality show, takie niby sportowe, te wszyscy ninja, czy jacyś bestie, czy takie, gdzie trzeba pokonywać tych przeszkód i ludzie jakby popisują się swoimi umiejętnościami. I mi to sprawia jakąś olbrzymią przyjemność. Może to bardzo często rozgrywa się, może nie w tak ekstremalnych zasadach, jak te, o których mówisz, ale też zdobywa się jakieś punkty, też są jakieś przeszkody do pokonania.
I myślę sobie, że to jest w ogóle dosyć ciekawe, tak? Że sport na przestrzeni lat przez swoją profesjonalizację przestał być grą na takiej zasadzie właśnie, jak ty o tym mówisz i myślisz w tym momencie, czyli stał się, prawda, takim czymś nieco innym obok gier, gdzie gry rozumiemy w dużym stopniu przez kwestię zabawy, tak? I myślę, że też rozwijanie się tych wszystkich rzeczy, które nie są znanymi sportami w taki sposób, że są na przykład sportem olimpijskim czy sportem, który ma własną federację, tylko te wszystkie jakieś takie dziwne półsporty, nie? To znaczy, wiesz, siłowania się na rękę, przeciągania liny, no najtrudniejsze są tego typu aktywności. Są trochę odpowiedzią na to, że ludzi sport, ten taki mega profesjonalny, no oczywiście są super fani drużyn piłkarskich, to jest oczywiste, ale gdzieś brakuje to, czego o tym mówisz, tego elementu absolutnej nieobliczalności wynikających z dziwnych zasad, czy właśnie tego, że jest zabawnie, tak? Że nie jest do końca poważnie. Bo też mam wrażenie, że jedną rzeczą, która trochę zabija sport, przynajmniej dla mnie, jest to, że on się zrobił jakiś nie... Znaczy zrobił, no od lat jest. Jakiś niewyobrażalnie poważny, tak? On się robi tak, że wiesz, że sprawa życia i śmierci, wszystko jest poważne, jakby nie ma miejsca na to, żeby się bawić, tak? Jakby w ogóle strasznie zabawę z tego wrzuciliśmy, mimo że bardzo wiele sportów zaczynało się jako zabawa, tak? Natomiast bawi mnie twoje stwierdzenie, że w piłce nożnej niewiele się zmienia, bo akurat niedawno wprowadzono nową zasadę do piłki nożnej, to znaczy nowy element, bo wyobraź sobie, że będzie nowa kartka. Mamy kartkę czerwoną i żółtą, czyli najpierw ostrzeżenie, a potem wyrzucenie z boiska, a ma się pojawić kartka niebieska. Kartka niebieska ma być kartką, która każe zejść zawodnikowi na 10 minut z boiska. O, timeout taki, no spoko. Taki timeout. To jest zasada, która się sprawdza w hokeju, gdzie oni się po prostu ciągle tłuką na lodzie i po prostu czasem bywa tak, że kilka ilość zawodników idzie na ławkę. Natomiast mi się to bardzo podoba, dlatego że rzeczywiście czerwona kartka czasem była taką karą, która jeśli była niewspółmierna, tak? Czyli zdejmowała jednego zawodnika na dosyć dużą część meczu, no to rzeczywiście sprawiała, że jedna drużyna no, praktycznie była na bardzo przegranej pozycji. A timeout wydaje się bardzo fajnym pomysłem. Naprawdę bardzo na to liczę. Możesz to ograć też. Możesz pograć, wiesz, te 10 minut bardziej defensywnie, bo wiesz, że ten zawodnik wróci za jakiś czas, nie? Więc tak. Nie, wydaje mi się, że to ma sens, no faktycznie. No, też mi się tak wydaje. No i kolejna sprawa to ja zwróciłam uwagę, że od czasu, kiedy zmieniły się trochę zasady wymieniania zawodników, znaczy kiedy jest ich więcej, że możesz wymieniać więcej zawodników, to też mam wrażenie, że bardzo istotnym elementem meczu, zwłaszcza tych ligowych, tak? Gdzie mamy zawodników, którzy grają właśnie cały sezon i bardzo często są zmęczeni, stało się bardzo granie zmianami. I to też jest ciekawe, nie? Że zaczęło się robić taki, trochę tak jak wiesz, no może nie Stój Mikołaja, chociaż to mi się bardzo podoba, ale właśnie też na zasadzie, okej, ten zawodnik na 5 minut, ten na 10, ten na 20, a tego trzymamy do końca meczu, więc to jest ciekawe, ale tak, zgadzam się, że bardzo mi też brakuje czegoś równoległego do tego poważnego sportu, który miałoby ten element gry i zabawy. I zgadzam się, że w sumie inspiracja grami komputerowymi jest nawet ciekawa, tak? To znaczy rzeczywiście ta metoda jakby dozbrajania się jest czymś, co mogłoby zadziałać, chociaż podejrzewam, że oczywiście tak zupełnie na serio to się rozbija zawsze o kwestie związane ze sponsorami i innymi tego typu rzeczami. Chociaż tutaj też mogłoby być więcej takich, wiesz, możliwości, wiesz, jakieś na przykład specjalne buty od Adidasa czy coś takiego. Ale to jest w ogóle dosyć ciekawe, nie? Że z jednej strony piłka nożna to jest olbrzymi biznes, tak? Jakiś wielki międzynarodowy, a z drugiej strony to jest jakieś porażające, nie? Że tak się ten sport wykorzenił, że powiedzmy kto ma więcej kasy, ten kupuje lepszych zawodników do tego stopnia, że to Messi gra w Stanach Zjednoczonych, a Cristiano Ronaldo gra w Lidze Arabskiej bodajże. I ja się tak zastanawiam, że jakby rozumiem fanów piłki nożnej, rozumiem, że ludzie są przywiązani do tego sportu, ale z drugiej strony, o kurczę, to jest po prostu takie smutne, kiedy to jest w sumie, no co, no biznes, tak? Więc wydaje mi się, że masz dobrą intuicję, że bardzo wiele osób nie lubi obecnie sportu, dlatego że ten sport ich nudzi i męczy. Ja oglądam zawody sportowe najróżniejsze, ale moim ukochanym sportem jest łyżwiarstwo figurowe, między innymi dlatego, że jest to jeden z ostatnich sportów, w których jest ten element taki artystyczny, który bardzo często bywa niepoważny. I to jest taki sport, nie sport. Natomiast właśnie, słuchaj, Paweł, no przecież w tym roku jest olimpiada. Będziemy oglądać dużo dziwnych sportów. Będziemy, tak? Ja będę oglądać olimpiadę, bo ja kocham olimpiadę, chociaż ktoś powiedział, że gdyby ktoś chciał obejrzeć wszystkie transmisje olimpijskie, wszystkich wydarzeń, to musiałby siedzieć i oglądać transmisje olimpijskie przez 2 lata.
Mhm. Jakby chciał obejrzeć wszystko, co będzie. No to potem jeszcze masz 2 lata wolne, nie? Takie. Chociaż są co 4 lata, ale jest letnie i zimowe są co 2, tak? Dobrze myślę. Co 2 lata są jakieś. Każde jest to 4 lata, ale one się nie pokrywają. Czyli w 2022 mieliśmy zimową, a teraz mamy letnią, tylko one są zaburzone, bo letnia idzie tak, jakbyśmy w 2020 roku mieli olimpiadę. Okej. Okay. Minęło mniej czasu między 2 letnimi olimpiadami. Okej. Okay. A czy wiesz, że będą nowe sporty na olimpiadzie? Oczywiście. Mhm, jakie? Wśród nowych sportów na olimpiadzie będzie jazda na deskorolce. O, to brzmi ciekawie. To brzmi i... Czekaj, ja podekscytowałem się w tym momencie olimpiadą. Nie sądziłem, że to może nastąpić. Ja wiem, że na olimpiadzie już w Tokio oglądałam zawody na deskorolkach, bo były takie jakby pokazowe zawody i to było super fajne. Najfajniejsze były dziewczyny. Dziewczyny były super. Będzie surfing, co trochę mnie intryguje, ponieważ jak wszyscy wiemy, Paryż nie leży nad morzem, oceanem, jakimikolwiek miejscami z wielkimi falami. I ja się zastanawiam, jak się rozgrywa zawody w surfingu, jak akurat nie ma fali. Nie ma fal. Będzie wspinaczka sportowa. I to jest bardzo ważne, ponieważ jak wiecie, w wspinaczce sportowej Polki są absolutnie fenomenalne. To znaczy mamy no totalnie fantastyczne zawodniczki i chyba mistrzynię świata mamy, czy rekordzistkę świata. To jest fascynujące. To są zawody, które polegają na tym, że 2 osoby stają przy takiej ściance, na którą ja czy ty, Paweł, wspinalibyśmy się jakieś 3 dni i wchodzą na nią w 30 sekund, tak wiesz, jak takie pajączki. I ostatnia rzecz, i słuchaj, to jest dowód na to, że to będą młodzieżowe igrzyska. TikTok będzie. Będzie jeżdżenie na deskorolce, będzie surfowanie i będzie breakdance. O. To też jest ciekawe, jakie zawody dochodzą do olimpiady i zasadniczo rzecz biorąc, co uznajemy za sport, tak? Bo breakdance oczywiście jest rodzajem jakiegoś gimnastycznego popisu, ale nie jestem do końca pewna, jak to oceniać w kategoriach sportowych. Może są jakieś takie pozy, które się po prostu robi, za które się dostaje punkty? Podoba mi się tylko z tego wszystkiego, że uznajesz breakdance za coś młodzieżowego. Nie, nie, ja się śmieję, bo to olimpiada mówi, że chce być bardziej młodzieżowa. A, no breakdance to lata 70. Tak, właściwie, nie? 80. Tak. Ale to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo sporty wpadają i wypadają z olimpiady dosyć często. Jednym ze sportów, który wpadł i wypadł na olimpiady był baseball. A to wynikało z tego, że Japończycy strasznie chcieli się z kimś zagrać w baseball, bo Japończycy kochają baseball, ale Amerykanie strasznie nie chcą z nikim grać w baseball, bo oni są w to najlepsi na świecie, jak się spotkają z inną drużyną. A czasem są na przykład jakieś takie dziwne rzeczy, że na przykład tylko jeden rodzaj rugby jest na olimpiadzie, bo jest więcej niż jeden rodzaj rugby. Mhm. Takie dziwne pozostałości, na przykład taekwondo jest sportem olimpijskim, tak? Taekwondo jest, a karate nie jest. I to wynika z tego, że te sporty olimpijskie narastają w taki sposób dosyć nieoczywisty, albo na przykład wydaje mi się, że nie ma męskiego pływania synchronicznego. Że istnieje tylko kobiece pływanie synchroniczne. O, ciekawe. Wydaje mi się, że była taka cała dyskusja właśnie nad tymi sportami, które nie mają albo męskich, albo żeńskich odpowiedników, nie? No bo w sumie powinno być tak, że wszystkie zawody powinny być w kategorii męskiej i żeńskiej, albo ewentualnie bez kategorii, bo ja też jakby zakładam, że mogą być takie zawody, które są bez kategorii. No i też, wiesz, są takie zawody, które są na przykład bardzo ciekawe, bo nie wiem, czy słyszałeś taką kiedyś, była taka kontrowersja olimpijska, polegająca na tym, że w zawodach strzelaniu z łuku był jeden zawodnik, który siedział na wózku. Okej. Okay. I ostatecznie doszli do wniosku, że osoby na wózku nie mogą startować z osobami sprawnymi, bo mają przewagę. Bo bardziej stabilnie, tak? Czy coś takiego? Bo są bardziej stabilne, bo siedzą. No właściwie to jest ciekawe, no bo co by było, wiesz, gdyby zawodnik nie jeżdżący na wózku przyszedł z krzesełkiem i sobie usiadł, nie? Czy mógłby? No zakładam, że... Nie mógłby. Pewnie są jakieś zasady do tego, bo gdyby nie było, to by ktoś usiadł, nie? Prędzej czy później. To, o czym mówisz, to jest wynalazek skakania wzwyż. Najlepszego sposobu skakania wzwyż. No bo wiesz, jak się skacze wzwyż. Mhm. Biegniesz do przodu, ale skaczesz do tyłu, tak? No. I tak naprawdę ta zmiana skoku wynikała z tego, że nie było zasady, jak się skacze wzwyż. I wszyscy skakali, po prostu podbiegali i skakali do góry, tak? Natomiast w pewnym momencie pewien człowiek po prostu skoczył w inny sposób i okazało się, że ma dużo lepsze wyniki. Tak samo kiedyś podpórki były inne, bo teraz podpórki są takie, że jak jest ta poprzeczka, to bardzo łatwo ją strącić, bo one są takie giętkie, prawda? Mhm. Ale kiedyś były takie twarde. No to już dawno było, jak się tylko olimpiada zaczynała. I też nie było zasady, że nie wolno na przykład się przytrzymać tej podpórki i przeskoczyć, tak?
Więc to jest trochę tak, że zasady sportów zwykle opierają się na tym, że ktoś wpadł na pomysł, żeby coś zrobić inaczej. Natomiast akurat jeśli chodzi o skakanie wzwyż, no to okazało się, że ten sposób skakania tyłem jest lepszy. Tak samo jak skakanie na nartach, prawda? Jak zobaczycie skoczków narciarskich, to oni skaczą w V. Przez wiele lat mieli równoległe narty, póki pierwszy nie skoczył V i się nie okazało, że jest w stanie skoczyć dużo, dużo dalej. Więc to jest trochę tak, że właśnie ci ludzie, którzy mają gdzieś tam po drodze odwagę spróbować zrobić rzeczy trochę inaczej niż robią wszyscy, bardzo często są źródłem potem tego, jak wszyscy to robią. Co się już rzadziej zdarza obecnie. Zastanawiam się, czy ostatnio był jakiś taki duży przełom w jakichś zawodach, że zaczęto to robić zupełnie inaczej. Coś mi się jarzy gdzieś tam z tyłu głowy, ale nie pamiętam po prostu tego konkretnego przykładu. Natomiast to jest też trochę tak, że czasem się sporty jakoś bardzo zmieniają technicznie, ale my tego nie widzimy, bo też jak często oglądamy wszystkie zawody, nie wiem, diamentowej ligi lekkoatletycznej, żeby odkryć, że w którymś momencie zaczęli inaczej rzucać dyskiem na przykład. Czy robić jakieś rzeczy techniczne. To jest w ogóle ciekawe, co mówisz. I teraz jakby próbuję już wycofywać się z tematu sportu, bo to jest 29 minut o sporcie. Przepraszam. To jest o 27 za długo dla mnie, ale jakby zaczęło się od tego, że gry wideo, nie? I dla mnie to jest ciekawe, że jakby gry wideo i e-sport, który nie jest tak do końca sportem, ale ma dużo podobnych elementów i podobną dynamikę, to takie, wiesz, współzawodnictwo, to, że ludzie oglądają, kibicują i tak dalej, i tak dalej. Z jednej strony wiele tych gier e-sportowych ma to takie, wiesz, chasing the meta i to, że muszą się cały czas zmieniać i ludzie muszą reagować na te zmiany i się do nich adaptować. Jakby to zmienianie się i to, że to, co jest dobre w danym momencie, to, co się sprawdza, zmienia się z czasem. I to jest jakby część tej gry. Z drugiej strony jednocześnie, na przykład, najpopularniejszą grą e-sportową, jeżeli chodzi o, powiedzmy, to nasze poletko, bo nie mam pojęcia, jak jest na rynku azjatyckim, no to jest Counter-Strike, tak? Który jakby jest na Steamie, jeżeli chodzi o liczbę graczy, którzy w niego cały czas tam tłuką, no to jest jakby numerem jeden praktycznie niepodważalnym, tak? I Counter-Strike akurat nie zmienia się praktycznie w ogóle na tym etapie. Ostatnio przecież wprowadzono w ogóle nowy silnik do Counter-Strike'a, więc on w ogóle teraz wygląda jak współczesna gra, co jest niesamowite, bo jest bardzo stary, tak? I tam na przykład pojawiło się coś takiego jak wolumetryczne smoke granaty, tak? Czyli te takie, wiesz, że masz dym, tak? One nie są już teraz tylko teksturą, która ci zasłania rzeczy, tylko są faktycznie w 3D i możesz przez nie strzelać i je w ten sposób, wiesz, one się rozchodzą, tak? Ale co więcej, firma, która odpowiada za tą grę, intencjonalnie zmieniła troszeczkę, minimalnie, prawdopodobnie intencjonalnie, fizykę niektórych obiektów w taki sposób, że wiesz, miałaś graczy, którzy wiedzieli dokładnie, gdzie stanąć i gdzie wrzucić granatem dymnym, żeby on się odbił tam od krawężnika, potem się odbił od jakiegoś tam budynku, potem odbił się od parapetu i wylądował w jakimś tam konkretnym miejscu, tak? I oni to robili za każdym razem perfekcyjnie, bo wiesz, grali od 48 lat tę grę. I oni to jakby troszkę zmodyfikowali, także nagle ten granat ląduje w innym miejscu, tak? I nie wiem, czy oni się, czy firma się oficjalnie wypowiedziała, ale wiele osób podejrzewa, że to było zrobione dlatego, żeby troszkę zresetować poziom umiejętności potrzebny do skutecznego grania, tak? No bo im dłużej trwa taka gra, tym te osoby, które są w nią dobre, są dalej od osób, które właśnie zaczynają, tak? No bo jak zaczynasz, to nawet kurwa nie wiesz, że jest takie miejsce, a co dopiero, żeby potrafić to zrobić. I rozumiem to, że mogli to zmienić właśnie po to, żeby troszeczkę jakby zmniejszyć tą przepaść, tak? I z tego samego powodu jest zmieniana meta regularnie w grach, tak? No bo musisz co jakiś czas wymusić na tych najlepszych graczach, żeby troszkę się dostosowali i zrobili miejsce tym nowszym, młodszym, tak? Czy którzy dopiero zaczynają. Przy tym gry wideo mają tak, że faktycznie mam wrażenie, że w przypadku sportów jest dużo więcej ludzi, którzy nie grają w dany sport, ale go oglądają, tak? Jest masa ludzi, którzy po prostu oglądają piłkę nożną, tak? I myślę, że jest dużo mniej ludzi, którzy po prostu oglądają CS-a, a nie grają w niego w ogóle. Więc myślę, że to jest taka, wiesz, próba balansowania robienia sportu jako rzeczy dla profesjonalnych zawodników, gdzie nie musisz brać pod uwagę tego, że w ten sam sport grają też zwykli ludzie, no bo zwykli ludzie sobie mogą wymyślić jakiekolwiek zasady chcą, tak? FIFA nie zajmuje się tym, że gramy sobie na podwórku. A no w przypadku gier wideo, no to ta firma właściwie zajmuje się zarówno tymi, którzy są profesjonalni, jak i tymi, którzy grają na podwórku, tak? Więc to jest zupełnie inna dynamika, ale ciekawe, że teoretycznie w tak dwóch podobnych rzeczach jest tak różne podejście do tego, jak mają wyglądać zasady i rozwój zasad tej rzeczy, nie? No ale oczywiście zmiany w CS-ie wzbudziły wielkie kontrowersje wśród tych takich najbardziej, wiesz,
znających grę na pamięć graczy. Wiem, że teraz już trochę ten szum minął, ale była drama w pewnym momencie, bo się zmieniły zasady trochę. Profesjonalne wersje gier dla profesjonalistów, które są utrudnione, to byłoby ciekawe. To byłoby ciekawe, nie? Że zawody sportowe by się tak rozgrywały. Zresztą jedną rzeczą, która dla mnie była najbardziej taka ciekawa, kiedy pierwszy raz byłam sama na zawodach sportowych i kurczę, byłam więcej niż raz na zawodach sportowych. Byłam na większej ilości zawodów sportowych niż na meczach piłkarskich, prawdę powiedziawszy. Mhm. Na żywo nigdy nie byłam na meczu piłkarskim. Ta rzecz, która mnie zaskoczyła, to, że w sumie to jest rzeczywiście nie tylko e-sport, ale to sport w takim znaczeniu, że trzeba być przygotowanym fizycznie. Mhm. I to było dla mnie zaskoczenie, że jak zaczęłam słuchać wywiadów z zawodnikami, no to wyszło, że oni po prostu muszą ćwiczyć, tak? Że jakby jest jakiś taki poziom wyćwiczenia pamięci mięśniowej, ale też tego, żeby ich kręgosłup nie napierdzielał, tego, żeby oni, wiesz, byli wystarczająco silni, żeby być zawodnikami e-sportu. To jest dla mnie ciekawe, ale z drugiej strony zwróć uwagę, że jak udało się gdzieś tam zakwitu w ludziach taka myśl, żeby, wiesz, będę kopać tą piłkę coraz lepiej, pójdę do szkółki piłkarskiej i zostanę w przyszłości piłkarzem, co jakby szanse są dosyć marne, o tyle na przykład jeszcze w Polsce kompletnie się chyba nie przyjęła wizja, że można zostać e-sportowcem, tak? W Korei już są takie, prawda, szkoły dla e-sportowców, natomiast jakby w Polsce, no to jeśli jesteś dobry, zainteresowany, no to może ci uda, tak? Ale jeszcze nie ma takiego, wybieramy najlepsze dzieciaki, które mają najlepsze predyspozycje, a potem niech ćwiczą, niech trenują, niech zostaną zawodnikami. Wiesz co, na pewno jest to większe w Korei, ale to nie tak, że u nas tego nie ma zupełnie, nie? W sensie, ja dosłownie ostatnio miałem w Krakowie budynek będący szkołą zawodników e-sportowych, tak? Jakiś taki... Naprawdę? Zresztą mamy w Polsce, a to w takim razie przepraszam, a gdzie to jest? Tak, tak, i to taki wypasiony w ogóle, wiesz. Wiem, że to było w Krakowie, ale nie pamiętam już nawet przy której ulicy, gdzieś tam szliśmy, nie? I jestem pewien, że to jest dużo mniej popularne niż gdzieś tam w Korei czy czymś takim, ale myślę, że w ogóle to, co powiedziałeś wcześniej, tak? O jakichś tam wersjach gier, które są bardziej dla profesjonalistów czy coś takiego. Właśnie myślę, że paradoksalnie to, że ci ludzie grają w tą samą grę i ja mogę tą grę odpalić i być jakby na tych samych zasadach i technicznie droga jest dużo prostsza, tak? W sensie, jasne, jest cała masa ludzi, którzy grają w tą grę i nadal jakaś tam niewielka część z nich staje się profesjonalnymi graczami e-sportowymi, ale jednocześnie jakby potrzebujesz peceta i potrzebujesz dobrze grać i możesz trenować w domu, nie potrzebujesz być w niczym, nie musisz nikomu płacić za to prawdopodobnie, po prostu grasz i masz te same szanse, co ta osoba, która jest profesjonalna, tak? Więc wystarczy, że jesteś dobry. Oczywiście to, że jest taka łatwa dostępność, sprawia, że jest dużo większa konkurencja wśród tych ludzi, którzy grają, więc coraz mniejsza część z nich to są ci, którzy są naprawdę najlepsi, tak? Siłą rzeczy. Ale myślę, że optyka jest taka, że ten próg wejścia jest dużo niższy niż w przypadku na przykład piłki nożnej, tak? I myślę, że to jest też dla ludzi dość inspirujące. No tak, no rzeczywiście te gry, ten świat tych gier jest bliższy, tak? No rzeczywiście zgadzam się z tobą, że wystarczy pecet, chociaż też, żeby kopać piłkę, wystarczy piłka i dwa plecaki, tak? Więc nie jest to dokładnie to samo, co mają piłkarze, ale zaangażowanie bywa podobne. Mhm. Ale tak, powiem ci szczerze, że jestem bardzo ciekawa, kiedy doczekamy się, wiesz, u nas, w naszej części Europy, przesunięcia sportu z ciekawostki, no już tak bardziej w centrum, bo wydaje mi się, że to jest realnie ten sport, który rzeczywiście pod względem takim psychologicznym jest chyba bliżej tego, niż jest piłka nożna obecnie, ponieważ no, piłka nożna odjechała po prostu i odleciała w kosmos w sposób, który wydaje mi się jest już nawet trudny do zniesienia dla osób, które są takie jak ja, czyli które casualowo oglądają piłkę nożną. Jak się dowiadujesz, że chyba w Hiszpanii zmieniono regionalnie prawo dla milionerów po to, żeby klub sportowy mógł zakupić bardzo drogiego zawodnika, który jest milionerem i nie chce płacić wysokich podatków, no to nóż ci się w kieszeni otwiera, tak? Mhm. Mhm. Wiesz co? Wydaje mi się, że to jest tak, że e-sport jest ciekawostką tylko dla ludzi, którzy sami nie grają i są z tego, powiedzmy, starszego pokolenia. Starszego w takim sensie, że nie wiem, nawet mają 30 lat, czy coś takiego, tak? Jakby, że za ich życia to się zaczęło rozwijać, pojawiło się jako ciekawostka, tak? Ale wiadomo, z czasem zaczyna się robić tak, że już jakby mamy dzisiaj osoby, które są dorosłe i dla których nie ma koncepcji, że e-sport pojawił się w trakcie ich życia jako jakaś nowa, ciekawa rzecz. On po prostu był, jak się urodzili i dalej jest, tak? I myślę, że jak te osoby zaczną być większością, to wtedy ta optyka też się zmieni, nie? I oczywiście wymaga to pokonania wielu
powiedzmy, wyzwań, tak? Wiemy, że na przykład wielką, wielką wtopą okazał się być e-sportowy Overwatch i głównie dlatego, że Bobby Kotick próbował zrobić to tak jak NFL się nazywa, ta amerykańska liga, czegoś tam. Czegoś tam. No, no tam grają jakieś, coś jeżdżą na czymś, nieważne. No, futbolu, no. Próbowały zrobić coś takiego i nie wiedziałem, czy to ci z patykami sobie jeżdżą po lodzie, czy ci drudzy. NHL to jest hokejowa. Ci z patykami, no właśnie, wiedziałem podobne, widzisz. Nie pamiętam, które to z było. Z patykami są hokeiści. H od hokej jest. Okej, dobra. A F od futbol. Nie wiem, która z tych rzeczy była źródłem inspiracji dla Bobby'ego Kotika, ale generalnie on chciał szybko doprowadzić do takiego poziomu, jeżeli chodzi o właśnie o sponsoring, o coverage tych wydarzeń i tak dalej, i tak dalej. Chcieli zbudować to samo, tak? I zrobić całą infrastrukturę wokół tego i tak dalej, i tak dalej. Co oznaczało dla nich po prostu wlanie tam masy pieniędzy, ściągnięcie sponsorów w rodzaju, nie wiem, Coca-Coli, T-Mobile i tak dalej, i tak dalej. I zrobieniu drużyn miejskich, tak? Że tam był New York coś tam, Shanghai Dragons i tak dalej, te wszystkie drużyny, tak? Problem polegał na tym, że e-sport działa tylko w momencie, kiedy ma naturalne podstawy w postaci graczy, którzy oddolnie robią lokalne turnieje, robią potem większe turnieje, potem jeszcze większe turnieje i masz ten szczyt, ale on jest postawiony na piramidzie, po której można się wspinać jako gracz, tak? A oni próbowali zacząć budować piramidę od szczytu. To okazało się być umiarkowanie dobrym pomysłem, tak? Więc oni wpakowali masę kasy w tam takie topowe Overwatch League i Mistrzostwa Świata i tak dalej, tylko że ta gra była na tyle młoda, że nie miała jeszcze tej infrastruktury pod spodem, tak? Co sprawiło, że słuchaj, nie zgadniesz skąd się wzięli gracze w tej topowej lidze, tak? Jeżeli nie było infrastruktury, po której możesz jako zwykła osoba zacząć się wspinać i dojść do topu. Skąd się wzięli? No, ściągnęli ich z innych gier. Z CS-a, z jakiegoś tam LoL-a i tak dalej, i tak dalej. Generalnie wzięli profesjonalnych sportowców, dali im pieniądze, żeby zrobili drużyny i grali, tak? No i problem polega na tym, że jeżeli tej drużynie nie idzie, to ta drużyna nie ma do czego się wycofać, tak? Jeżeli idzie ci średnio w tej lidze, nie zyskujesz nagród, no to właściwie dlaczego grasz w tę grę? I nagle się okazało, że te drużyny właściwie nie chcą w to grać w momencie, jak się im nie płaci, tak? Że to była praktycznie sponsorowana liga i ci ludzie wolą iść grać w LoL-a, tak? Który ma te struktury, więc nawet jak ci nie idzie w mistrzostwach, to trafisz do jakiejś tam drugiej ligi i nadal coś tam masz z tego i możesz się wspinać z powrotem, tak? I masz ten przypływ graczy z dołu, którzy się powoli wspinają, więc to się wykoliło potężnie w pewnym momencie. Oni to wszystko zamknęli w końcu w chuj, nie? Jakby mi jest przykro na to patrzeć, nie z powodu tego, że wiesz, Bobby'emu Kotickowi coś nie wyszło, bo niech mu nie wychodzi jak najczęściej, nie? Ale realizacja tego wszystkiego i rozmach widać pokazywał, że to była cała masa bardzo profesjonalnej roboty, prawdopodobnie bardzo profesjonalnych i utalentowanych ludzi, która była kompletnie bez sensu. Dlatego, że Bobby Kotick chciał zrobić NHL, czy NFL, czy którakolwiek z tych rzeczy. Więc to jest ciekawe, jak bardzo budowanie tego wszystkiego jest dla gier e-sportowych nową rzeczą, tak? No bo piłka nożna istnieje, FIFA, już wiemy o tym i jakby to wszystko działa. Zwłaszcza mam wrażenie, że piłka nożna, no bo wiesz, FIFA jest gigantyczna, ale wszystkie te struktury są i istnieją od lat, tak? A dla e-sportów i dla nowych gier to jest często wyzwanie, tak? Każdy chciałby, żeby ta gra, którą wypuszcza, była, wiesz, topowym e-sportem, ale to jest coś, co ciężko po prostu tak sobie wymyślić, tak? I trzeba w to pakować masę kasy, dlatego że ta gra musi być aktualizowana na bieżąco, zmieniana, poprawiana i tak dalej, no bo inaczej ludzie w nią pograją trochę i pójdą do innej gry. Więc to jest niesamowite, jak ta strona biznesowa e-sportu jest dużym wyzwaniem i wymaga wpakowania masy pieniędzy, nie wiedząc, czy to w ogóle siądzie, nie? A ludzie potem grają i tak dalej w tego CS-a sprzed 30 lat, nie? Ale właśnie, mam też takie wrażenie, że w tym wszystkim masa kasy, nie wiadomo czy siądzie, jak to będzie wyglądać, a z drugiej strony ci ludzie są zupełnie inni niż profesjonalni sportowcy. Mhm. Że oni też mają coś, co wydaje mi się trochę w profesjonalnym sporcie zaczyna znikać, czyli chęć zabawy, tak? Chęć robienia tego, co sprawia ci przyjemność, grania w tą grę sprzed 30 lat, bo lubisz grę sprzed 30 lat. No i oczywiście to też jest trochę tak, że prawda, nie wszyscy sportowcy do tego podchodzą cynicznie i biznesowo, chociaż ci najwyżej postawieni no to trochę muszą, prawda? No, to nie może być tylko dla przyjemności, to jest ich zawód taki już, wiesz, gdzie ten element przyjemności, tak jak się słucha tych sportowców, to ma się wrażenie, jest bardzo, bardzo niewielki. Natomiast no, to też jest trochę tak, że to wciąż jest, ma ten jeszcze pierwiastek nieobliczalności,
I też to jest coś, co moim zdaniem jest szansą e-sportu. To znaczy fajnie, żeby się rzeczywiście zorganizowali, chociaż absolutnie nie tak jak FIFA, bo FIFA to jest absolutnie przestępcza organizacja. Jak się słucha tego, co FIFA robi i jak robi, jak po prostu, nie wiem, mistrzostwa piłki nożnej w Katarze zostały po prostu kupione, jak FIFA absolutnie zignorowała warunki, w jakich powstawały stadiony, prawda? Powstawały z wykorzystaniem pracy właściwie niewolniczej. Więc jakby nie jak FIFA, ale być może właśnie to jest taki ciekawy moment, tak? Że jeszcze nie ma tych ostatecznych organizacji, jeszcze jest ten element taki oddolny i z jednej strony zgadzam się z tobą, że to dobrze wpływa na każdy sport, kiedy ten element organizacji się pojawia, bo dzięki niemu właśnie można lobbować, można tworzyć jakieś ciekawe ligi, a z drugiej strony tam, gdzie się pojawia organizacja, pojawia się tak zwany działacz. A działacz sportowy to jest taka specyficzny rodzaj człowieka, który sportu już sam nie uprawia, ale działa na rzecz tego sportu. Wiesz, to też nie tak, że takich osób i takich organizacji nie ma, nie? Jakby nie ma ogólnej e-sportowej, no bo każda gra jest dyscypliną tak naprawdę, ale wiesz, przecież mamy Neo, czyli naszego legendarnego polskiego gracza w CS-a, który teraz jest trenerem drużyny jakiejś, więc do pewnego stopnia, okej, jako trener do pewnego stopnia zakładam, że też jest działaczem, tak? Bo sam już też nie gra, nie? Tak, tylko że im większe są te organizacje, tym dalej ci działacze są od świata piłki nożnej i też piłki nożnej, w ogóle każdego sportu, no i też zgadzam się z tobą, że trzeba wydać na to bardzo dużo pieniędzy, przy czym właśnie, no to też jest ten taki odwieczny problem, że kiedy sport się profesjonalizuje, pojawia się tak bardzo, bardzo dużo pieniędzy, to pewne rzeczy zaczynają już być dyktowane przez pieniądze i na przykład gracze w piłkę nożną mają problem, tak, że opłaca się, żeby było więcej rozgrywek, które są blisko siebie, no bo ludzie to oglądają, można sprzedać reklamy, sponsorów i takie tam, a z drugiej strony nikt nie bierze pod uwagę, że jeśli ktoś gra więcej, no to kładzie większy nacisk na swoje ciało i te kariery mogą być na przykład krótsze. Więc to jest ciekawe, bo ja bym bardzo jakby życzyłabym e-sportowi, żeby nie popełnił tych samych błędów, które popełnił sport, świat sportu, których my już teraz nie naprawimy, bo nie da się rozwiązać FIFA, mimo że to jest moje wielkie życiowe marzenie, żeby ktoś ich rozpędził na cztery wiatry. No ale właśnie, no tutaj jest może jakaś szansa, że to się uda, chociaż jak sam zauważyłeś, jakby natura gry komputerowej jest zupełnie inna niż natura sportu, tak? To znaczy, gry trzeba update'ować, tak? No nie można grać ciągle w tą samą grę i co prawda pojawiają się nowe zasady, na przykład w piłce nożnej, i to ciekawe, dosyć niedawno pojawiły się niektóre, które uważam za kluczowe, no ale wciąż fizyka nadal działa plus minus tak samo, chyba że zrobimy jakąś bardzo dziwną piłkę. To wiesz, co sezon może się zmieniać piłka. Ale wiesz co, no, mówi się, że niektóre takie zawody, na przykład Mistrzostwa Świata, były dziwne, bo na przykład piłka szła szybciej, bo piłka, którą wybrano, zaprojektowano na dany rok, była szybsza na przykład, albo się bardziej ślizgała. I to premiowało inny sposób gry. Więc to zdecydowanie piłka wpływa na to, jak wyglądają zawody. No to wiesz co, ja myślałem, może być takim bardziej ekstremalnym, jak na przykład, wiesz, jak masz ten taki sezon Gwiezdnych Wojen, to piłką jest taka mała gwiazda śmierci, która co jakiś czas strzela po prostu z tego swojego, wiesz. O Boże, to było cudowne. W losowych momentach. To było cudowne. I ona strzela, więc może ją wycelować na przykład, wiesz, przeciwnika. Ale w ogóle element losowości. Ja myślę, że to, co tutaj proponujesz i czego naprawdę bardzo brakuje, to jakiś taki element właśnie szalonej losowości w środku. Chaosu, tego, chaosu. Właśnie, za mało jest w sporcie chaosu. To ja się z tym zgadzam. Jeszcze tak a propos różnic między sportem i e-sportem, to jest taka jedna ciekawostka, o której niedawno usłyszałem i którą sobie przypomniałem i która fajnie uwydatnia jakby wyzwania dla e-sportu, których kompletnie chyba nie ma w sporcie. Mianowicie, zorientowano się, że zawodnicy e-sportowi na bazie reakcji publiczności mogą się domyślić, co się dzieje, zanim to wiedzą. Tak. Zdarza się na przykład w Counter-Strike'u, że ktoś się skrada za plecami czyimiś, nie wiem, w dymie, albo generalnie czeka na odpowiedni moment, żeby go zaatakować, tak? Ludzie wtedy zwykle zaczynają na przykład robić i to był automatyczna oznaka dla tych graczy, że muszą zrobić 180 stopni, czy tam 360 stopni, rozejrzeć się wokół siebie, bo ktoś robi coś robiącego wrażenie na tych ludziach i oni nie wiedzą co. I ponieważ tak się działo, no to od tej pory ci zawodnicy mają takie słuchawki jak, wiesz, jak ludzie lecący helikopterem i są odcięci kompletnie od dźwięków z zewnątrz, no bo to pozwalało im odgadnąć jakieś zachowania wroga czy przeciwnej drużyny. To nie są wrogowie, pewnie się kumplują nawet, ale zachowanie przeciwnej drużyny, których normalnie by nie mogli, nie? Gdzie jakby nie ma tej kwestii w sporcie takim standardowym, nie? Więc to jest też ciekawe. Tak, tak, to też o tym słyszałam kiedyś, że element, prawda, przewidywania, co tam się wydarzy i chyba ich zamknęli w końcu tak w tych klatkach, prawda, dźwiękoodpornych, żeby się nie widzieli. Wiesz, to zależy. W niektórych grach są zamknięci w takich klatkach, ale na przykład w CS-ie ostatnio widziałem zawody, gdzie oni mieli po prostu te takie wygłuszające słuchawki, wiesz, takie jak do helikopterów, nie? Takie duże, ten, i jakoś tam to
najwyraźniej wystarczyło. Słuchaj, mamy... Tak, w poprzednim odcinku mówiliśmy o jednej rzeczy znowu, więc nie zdążyłem powiedzieć o piłce nożnej, 2-0, więc w tym odcinku opowiedziałem o niej najbardziej jak się dało i zajęło to właściwie cały odcinek, tak? Bo przeszliśmy naturalnie przez to do tematów różnych wokół sportów. I fajnie, wydaje mi się, że fajnie wyszedł ten odcinek, fajnie, że byliście z nami dzisiaj i byliście na czacie i komentowaliście, miło was było usłyszeć, ale to sprawia, że kolejne tematy zostają na kolejny odcinek. I myślę, że następnym razem już musimy zrobić takie przejście po różnych rzeczach, które się dzieją w internecie. Chociaż one się dziwnie deaktualizują. Na przykład miałem przygotowany temat, o czym mówiłem ci zresztą, jak byliśmy w Bydgoszczy, że Elon Musk postanowił zwolnić jakiś czas temu już wszystkich zajmujących się newsami na Twitterze i teraz postanowił przywrócić tą sekcję newsów, tylko że dał ją AI do prowadzenia, tak? I AI uznała, że byłoby sensowne, gdyby Iran zaatakował Izrael, więc napisała newsa o tym i opublikowała, zanim to nastąpiło tak naprawdę, nie? Ale po pewnym czasie jakby historia dogoniła, więc właściwie już nie ma o czym mówić trochę, nie? Więc tak, tak wygląda to. My nagrywamy podcast, a to wiesz. No zawsze możemy sobie opowiadać o tym, jak... No właśnie, jak na przykład okazało się, że trzeba wycofać wszystkie nowe samochody Ilona. Wspaniałe, metalowe, bo można nimi nie wyhamować. Genialne posunięcie. Albo obciąć sobie palce, to jest w ogóle nowa też rzecz, nie? Bo nie mają tego takiego zabezpieczenia, że się zatrzymuje. Dużo krzywdy można sobie zrobić. Tak, pewnie sobie kiedyś powiemy o tym. No, dużo krzywdy albo innym ludziom, tym samochodem. No dobra, słuchajcie, po raz kolejny wielkie podziękowania, wielkie dla osób, które wspierają nas na naszym najwyższym progu i w tym tygodniu są to Aneta Pietrowa-Solińska, Krzysztof Oniśk, Rainbow Unicorn, Weronika z podcastu Mało Powiedziane i Studio Tatuażu Dziarczyńcy z Poznania. Widzisz? Znowu w losowej kolejności. I co? W innej niż na początku. Totalnie jestem zaskoczona. Ja w ogóle nic już nie wiem. To jest totalny chaos. Totalny nie chaos. To co piłka nożna na przykład, nie? Tak, jest losowość, jest wszystko. Możecie do nas pisać na kontakt@zvz.pl. Możecie wejść na naszego Discorda dla osób w klubie ZVZ na zvz.pl/discord. Dowiecie się, jak tam trafić i bądźcie tam koniecznie, bo jest super, jest fantastyczna atmosfera, jest bardzo miło, można ze sobą pogadać, zapytać o jakieś wsparcie, jakąś pomoc, pożalić się, jak coś na mnie idzie i ludzie są mili. A to nie tak, że tylko się żalą. Są też takie radosne momenty. Większość to są właściwie radosne momenty. Więc bądźcie tam z nami i dziękuję wszystkim osobom, które były dzisiaj z nami na żywo i w takim razie pamiętajcie, że jest jeszcze ZVZ+. No właśnie, jest ZVZ+, i do ZVZ+, i w ramach jakby naszego klubu trafi nasze nagranie z Bydgoszczy, więc jeżeli was nie było na naszym spotkaniu, to spoko, one zostały nagrane, ja muszę je troszkę wyczyścić tam z dźwięków otoczenia i będzie też do usłyszenia dla wszystkich osób w naszym klubie ZVZ. Więc tyle od nas dzisiaj, miło, że byliście z nami, trzymajcie się, pa pa! Pa, pa.